Cześć wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam na haul z Pepco, czyli co udało mi się zakupić na promocji minus 30%, która obowiązuje do 23 maja. Niedawno miałam przyjemność pójść razem z Wami na zakupy właśnie do Pepco. Jeżeli jeszcze nie widziałyście tego filmiku, to koniecznie to zróbcie. Razem właśnie wybrałyśmy się na zakupy, zobaczyłyście co jest ciekawego na półkach sklepowych, a ja korzystając z tego, że nagrywałam właśnie dla Was przegląd z Pepco, również poczyniłam małe zakupy, więc zaraz Wam pokażę, co udało mi się kupić. Jak zwykle są to rzeczy przemyślane, te, które faktycznie potrzebowałam, więc wszystko sobie wykorzystam. Jeżeli lubicie i robicie zakupy w Pepco, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jestem bardzo ciekawa, ile wśród Was jest osób, które uwielbiają ten sklep. Ja oczywiście bardzo go lubię, więc oczywiście nie mogło zabraknąć kolejnych zakupów, więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Ale również wpadajcie na mojego Instagrama, link do niego znajdziecie na dole w opisie. Tam jestem z Wami codziennie, na bieżąco się do Was odzywam ze wszystkimi nowościami, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co się u mnie dzieje, szukać jakiejś inspiracji, na przykład na jedzenie, to serdecznie Was zapraszam właśnie na mój Instagram. Link na dole w opisie. Co kochane, bez zbędnego przedłużenia, serdecznie zapraszam Was na haul z Pepco. Zacznę od rzeczy kuchennych, ponieważ uzbierało mi się właśnie kilka rzeczy z tej kategorii i przede wszystkim są to dwie przepiękne szklanki z podwójnym dnem. Wyglądają one w ten sposób. Jest to bardzo popularne model. Wiem, że pewnie wiele z Was również tego typu szklanki ma, więc ja również zdecydowałam się na ich zakup. Tym bardziej, że już w końcu jestem coraz bliżej do zakupu mojego wymarzonego ekspresu. Pokazywałam Wam właśnie jakiś czas temu na Instastory, ponieważ zastanawiałam się nad jednym modelem i dostałam od Was naprawdę masę wiadomości, za które bardzo dziękuję. Cieszę się, że mamy taki fajny kontakt ze sobą i właśnie Wy mi pisałyście, bo część z Was polecała ten ekspres, część nie. Polecałyście mi też inne modele, ale może o tym Wam powiem po prostu w jakimś vlogu, bo tutaj wiadomo, jest haul z Pepco, więc będę Wam tego mówiła o moich łowach z Pepco, ale tak, niedługo Wam o wszystkim opowiem w jakimś vlogu, więc koniecznie kliknijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Ale do czego, słuchajcie, kochane, dążę? Właśnie te szklanki naprawdę bardzo mi się podobały. Jedna taka kosztuje 15 zł i oczywiście od tej ceny jest promocja minus 30% i muszę Wam, kochane, koniecznie zwrócić na coś uwagę, ponieważ ja uwagi po prostu na to nie zwróciłam, ale te szklanki są nierówne. Druga o prawie centymetr jest wyższa i teraz tak naprawdę nie wiem, co mam robić. Czy mam iść i je wymienić do Pepco? Czy mam zostawić takie, jakie są? Sama nie wiem, słuchajcie, kochane, co mam robić? Ale pierwszy raz przydarzyła mi się właśnie taka sytuacja, że jedna szklaneczka jest wyższa od drugiej. Ale w każdym razie jestem bardzo z nich zadowolona, więc to będą właśnie moje idealne szklanki do kawki. A jeżeli chodzi o drugi komplet szklanek, to kupiłam sobie dwa takie same opakowania. Ale jedno już zostawiłam, słuchajcie, na dole w kuchni. To są takie typowe, klasyczne szklanki do latte. I byłam naprawdę bardzo zaskoczona pozytywnie ceną, ponieważ pierwotna cena to 8 zł za komplet dwóch szklanek. I oczywiście od tego znowu mamy promocję minus 30%, więc naprawdę rewelacja. Te szklanki pojemnościowo wydaje mi się, że będą troszeczkę mniejsze. Tutaj nie wiem, czy Wam mówiłam, czy nie, ale mamy 400 ml. Te będą troszeczkę mniejsze, ale taka klasyka do latte zawsze się sprawdza, więc właśnie również te szklaneczki sobie zakupiłam, tak jak mówiłam, dwa komplety, ponieważ więcej kompletów nie było. Tak jak widzicie, tym razem z Pepco wyszłam bez żadnego kubka i jestem z tego powodu naprawdę bardzo dumna, ale też właśnie udało mi się kupić rzeczy organizacyjne do mojej kuchni, ponieważ tak jak wiecie, ja okres kwarantanny przeznaczyłam na porządki w domu i tak naprawdę posprzątałam sobie wszystko, co było tylko i wyłącznie możliwe, powyrzucałam niepotrzebne rzeczy, potrzebne zorganizowałam, poukładałam i naprawdę zrobiłam konkretne wiosenne porządki, z czego naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. Ale też, kochane, mówiłam Wam właśnie i na Instagramie, i tutaj na YouTubie, że robiłam sobie porządki w kuchni, które też naprawdę bardzo dobrze przebiegły, ale chciałabym troszeczkę inaczej zorganizować przyprawy, ponieważ ja przypraw mam naprawdę bardzo, bardzo dużo, gdyż uwielbiam po prostu przyprawy i naprawdę bardzo intensywnie moje dania przyprawiam, dlatego też właśnie chciałam sobie wszystko ładnie zorganizować i wpadłam na pewien pomysł, o którym właśnie mówiłam Jędrzejowi. I Jędrzej powiedział, że może coś takiego zrobić, ale to też Wam pokażę po prostu w jakimś innym filmiku, ponieważ chciałabym, aby jedno miejsce było przeznaczone tylko na przeprawy, ale o tym w innym filmiku. W każdym razie, do tego na pewno będą mi potrzebne takie słoiczki, które właśnie zakupiłam w Pepco za cenę 3,50, pierwotna cena za takie 4 słoiczki to 5 zł. I szczerze mówiąc, nawet bez tej promocji to naprawdę uważam, że jest naprawdę bardzo dobra cena, ponieważ te słoiczki są bardzo dobrze wykonane, są ciężkie, takie porządne, szklane, no i bardzo ładnie się prezentują, więc na razie zakupiłam sobie takie
taki jeden komplet i w razie czego dokupię sobie po prostu jeszcze ich więcej. Ale również w Pepco zakupiłam sobie takie organizery z plastikowymi przegrodami. Jeden organizer kosztował normalnie 8 zł i taki jeden organizer chcę sobie przeznaczyć na przyprawy typu papryka słona, papryka ostra, czosnek i tak dalej, a tutaj na przykład chcę mieć jakieś budynie, jakieś drożdże, instant i tak dalej, więc jedne będą takie rzeczy, nazwijmy to słodkie, a drugie takie słone, wytrawne. Wiecie, o co chodzi? No i właśnie cena po promocji, już Wam mówię, bo mam nawet tutaj jeszcze paragon, to 5,59 za taki jeden organizer. Jeszcze nie jestem pewna w 100% jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że to będzie właśnie fajnie. Nie wiem, czy one troszeczkę nie są za szerokie, ale jeżeli faktycznie tych przypraw mi się nie sprawdzą, to mam inny pomysł na wykorzystanie właśnie tych organizerów, ponieważ wykorzystam sobie je do przechowywania i organizacji leków, gdyż moja domowa apteczka ogólnie jest dobrze zorganizowana, ale może być zorganizowana zawsze jeszcze lepiej, więc na pewno się to u mnie nie zmarnuje i jak widzicie właśnie, jeżeli nie na przyprawy, to na pewno właśnie coś takiego zorganizuję sobie na leki, więc to jest naprawdę bardzo fajna sprawa i te właśnie organizery leżały na miejscu z rzeczami łazienkowymi. Tam właśnie możecie je znaleźć. One nie były stricte na części kuchennej, ale właśnie były na tej części łazienkowej. Więc to tyle, jeżeli chodzi o rzeczy kuchenne. Przejdźmy sobie dalej może do rzeczy ogrodowych, ponieważ te z Was, które są na moim kanale już długi, długi czas, to doskonale wiedzą, że ja nie umiem nic zrobić w ogrodzie. Mam dwie lewe ręce do kwiatów i szczerze mówiąc zaczęło mi to troszeczkę przeszkadzać. Dlatego też moim postanowieniem na rok 2020 było to, aby nauczyć się cokolwiek robić przy swoim ogrodzie. I właśnie teraz w tym kierunku się dokształcam. Czytam właśnie sobie różne artykuły, czytam książki na ten temat, również oglądam filmiki na YouTubie związane z tematyką z ogrodami, więc bardzo mnie to naprawdę zaczęło interesować. Chociaż chyba nigdy nie będę takim ogrodowym freakiem, szczerze mówiąc. Ale wiecie, zawsze warto jest po prostu jakieś tam nowe umiejętności nabyć. Jeżeli chodzi o moje zakupy ogrodowe w Pepco, to przede wszystkim zakupiłam sobie rękawiczki dla siebie różowe i takie same zakupiłam dla Jędrzeja w kolorze granatowym. Jak widzicie, jeszcze moje nie były używane, ale Jędrzej właśnie tych granatowych już używał i mówił, że naprawdę są bardzo fajne, więc polecam Wam. I one pierwotnie kosztowały złote 49, więc to też jest bardzo fajna cena. One są takie fajne, letnie, przepuszczają powietrze, no i tutaj właśnie mają takie gumowe kropeczki. Dzięki czemu mam nadzieję, że fajnie będzie się ich używało do prac ogrodowych. I dalej słuchajcie, jeżeli chodzi o rzeczy ogrodowe, to zakupiłam sobie taki zestaw dwóch łopatek i grabi, tak? Mam nadzieję, że wszystko dobrze nazwałam. W każdym razie taki zestaw kosztował 5 zł, czyli na promocji minus 30 kosztował mnie 3,50. I taki sam zestaw kupiłam również dla Jędrzeja i on również już ten zestaw używał. I niestety stwierdził, że jakość za dobra nie jest. Niestety te łopatki się wyginają i nie jest do końca z tego zadowolony. Ale ja wiecie, myślę, że męska siła troszeczkę inaczej potraktowała takie malutkie łopatki, takie malutkie grabie, więc myślę, że mi na początek w zupełności wystarczą do moich takich pierwszych prac ogrodowych. Myślę, że będą się nadawały, więc właśnie zakupiłam sobie taki zestaw. Była jeszcze inna wersja kolorystyczna, ponieważ były jeszcze takie łopatki, graby w kolorze czerwonym, granatowym, coś tego typu. Ale ja jednak wolałam te pastele, zresztą jak wiecie, ja pastele uwielbiam, więc oczywiście musiałam zakupić sobie tą wersję pastelową. I jeżeli chodzi o te rękawiczki, to też były chyba jeszcze inne kolory z tej wersji, ale też były takie rękawiczki, takie bardziej gumowe i one kosztowały 4 zł. Ale w każdym razie pokazywałam Wam już wszystko na przeglądzie, więc mam nadzieję, że go widziałyście i właśnie z tamtego filmiku możecie dowiedzieć się po kolei, co było fajnego właśnie z nowości w Pepco. A jeżeli chodzi, słuchajcie, o ostatnie rzeczy, jakie mam Wam do pokazania, będą to piżamy. Jeżeli chodzi o odzież z Pepco, ja mam wrażenie, że właśnie ludzie dzielą się na dwie kategorie. Na osoby, które kochają ubrania z Pepco i na osoby, które absolutnie ich nienawidzą. Ja jestem w tej pierwszej grupie, ponieważ uważam, że Pepco naprawdę ma fajne ubrania jakościowo i to jest naprawdę spoko jakość, jak za taką cenę. Ja uwielbiam ich piżamy, uwielbiam ich leginsy, basicowe t-shirty, kocham ich kapcie, czasami nawet kupuję skarpetki, jak jakiś kolor mi się czy wzór spodoba, więc uważam, że te ciuchy z Pepco nie są naprawdę najgorszej jakości, a nawet tak swoją drogą w zeszłym roku udało mi się kupić fajne jeansy,
za chyba 40 zł i były one na dziale dziecięcym. Ale wzięłam sobie ten największy rozmiar, ten na najwyższy wzrost i naprawdę bardzo dobrze mi się te dżinsy nosi, więc ja akurat jestem naprawdę fanką rzeczy z Pepco. Dajcie znać, do której właśnie kategorii wy należycie, czy lubicie te ciuchy z Pepco, czy niekoniecznie, bo ja zawsze jestem zadowolona i też właśnie czasami Jędrzejowi kupuję na przykład jakieś dresy po domu i również na nie nie narzeka, więc tutaj ja akurat jestem jak najbardziej zwolenniczką tych rzeczy. No i tym razem właśnie zdecydowałam się na dwie piżamki, na dwie koszule nocne i tak samo na przestrzeni lat już kupowałam wiele zarówno piżam, jak i właśnie koszul nocnych i nic się z nimi nie dzieje, ani nie wyciąga się materiał, ani nie przekrzywiają się szwy, ani nic się nie dzieje z kolorystyką, dlatego ja też te piżamy kupuję regularnie i jak wyjdzie jakaś nowa kolekcja i coś mi się po prostu spodoba, to zawsze sobie po prostu jakąś piżamkę, czy też koszulę nocną biorę. Jeżeli chodzi o pierwszy model, jest to taka przepiękna koszula nocna w panterkę, w kolorze pudrowego różu, wygląda po prostu prześlicznie. To jest taka zwykła, po prostu prosta koszula nocna z delikatnie asymetrycznym tyłem. I pierwotna cena to 19,99, ja mam rozmiar S i naprawdę jest super, bardzo mi się podoba. Co prawda jeszcze jej nie mierzyłam, ale wydaje mi się, że będzie ok. Ja zazwyczaj biorę S, jeżeli chodzi o piżamy. Czasami biorę M-ki, ale to tylko w przypadku piżam, ponieważ czasami te nogawki są za krótkie, ale to mówię, po prostu warto jest mierzyć, chociaż teraz zauważyłam, że przymierzalnie w Pepco są po prostu zamknięte, no i wiadomo, wszystko sobie mierzymy w domu, na spokojnie, w końcu też mamy 90 dni na zwrot przez tą właśnie obecną sytuację, dlatego też to jest fajne, że możemy po prostu sobie na spokojnie przemyśleć, czy daną rzecz chcemy, czy jednak kupiliśmy coś impulsywnie, więc mamy aż 90 dni na zwrot. Jeżeli tego nie wiedziałyście, no to już kochane wiecie. A jeżeli chodzi, słuchajcie, o drugą piżamkę, to ona po prostu przeurocza. To jest piżamka, że ją pokazuję, z myszką Mini oraz z myszką Miki w kolorze szarym. Mamy piękny, srebrny napis i ona też jest taka właśnie delikatnie asymetryczna. Ja uwielbiam takie motywy z Disneya, więc bardzo mi się ona spodobała. Od razu ją wzięłam do koszyka. Ona akurat kosztowała 29,99, więc była dyszkę droższa, ale tak czy siak na tej promocji to szkoda było po prostu nie wziąć obu modeli. Więc koniecznie, kochane, dajcie znać na dole w komentarzach, czy wy lubicie odzież z Pepco, czy niekoniecznie. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. I to wszystko, kochane, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że on wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, co tam nowego kupiłyście w Pepco, czy udało właśnie wam się zakupić jakieś perełki. Z miłą chęcią poczytam właśnie wasze komentarze. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!